Dzięki dofinansowaniu od wojewody mazowieckiego na drogi powracają autobusy komunikacji powiatowej. Dzięki dodatkowym funduszom takich pojazdów będzie więcej, m.in. w powiecie przasnyskim. W tym roku to blisko 1 000 000 zł dla powiatu przasnyskiego, a tylko 130 tysięcy wkładu własnego powiatu, więc jesteśmy w stanie uruchomić kolejne linie. Te linie chcemy uruchomić również dla pracowników dojeżdżających do zakładów pracy w mieście powiatowym, ponieważ jest też takie zapotrzebowanie. Po powiecie przasnyskim kursuje już 9 linii autobusowych.